Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa, Dariusz Woźniak. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku magazynu Zza Kółka. Po okresie intensywnych opadów deszczu przyszła wreszcie upragniona słoneczna pogoda, czyli jesień się zaczyna, a wraz z początkiem jesieni zaczyna się również grzybobranie. Okolice Suwałk bogate w lasy, prawda? Także wielu z nas lubi wybrać się do lasu, czy to na spacer, czy też na grzybobranie, ale niestety do lasu trzeba jakoś dojechać. Trzeba dojechać i właściwie zaparkować nasz pojazd. Zatem dzisiejszy odcinek o tym, gdzie możemy samochodem wjechać do lasu, a gdzie nam tego nie wolno uczynić. Zapraszam. Szanowni Państwo, zatem kiedy możemy wjechać naszym pojazdem do lasu? Mówi o tym artykuł 29 ustawy o lasach. Artykuł ten mówi o tym, że pojazdem silnikowym, zaprzęgowym, motorowerem możemy wjechać do lasu drogą publiczną. Drogą leśną możemy wjechać tylko w przypadku, gdy jest właściwie oznakowana, czyli droga leśna prowadzi nas na przykład do parkingu w dalszej części lasu, do innej miejscowości. Także musi taka droga być oznakowana. Oczywiście droga publiczna czy leśna, ona może się niewiele różnić, bo mogą to być i asfaltowe, i gruntowe drogi. Dlatego przed wybraniem się do lasu w nieznane nam miejsca warto zajrzeć na stronę nadleśnictwa, pod które podlega dany las, aby dokładnie zaznajomić się z drogami w lesie. Wyjątkiem od tej reguły są osoby niepełnosprawne, które mogą wjeżdżać na drogi leśne, ale oczywiście pojazdami przystosowanymi do poruszania się i z odpowiednio oznakowanymi samochodami. Ta sama ustawa również zakazuje parkowania, postoju naszych pojazdów w lesie. Nie wszystkie drogi publiczne, czy też leśne przede wszystkim, są oznakowane. Dlatego też możemy nieświadomie złamać przepisy po prostu. Niestety też nie ma przepisów obligujących nadleśnictwa do właściwego oznakowania dróg leśnych. Dlatego to, co mówiłem wcześniej, przed wyruszeniem na grzyby, warto wejść na stronę konkretnego nadleśnictwa i zorientować się, czy na dany obszar możemy wjeżdżać, czy też nie. Za wjazd, postój na obszarach zabronionych możemy zostać ukarani i to niekoniecznie przez policję, ale również służby leśne. Służby leśne na drogach leśnych mają prawo nas zatrzymać do kontroli, wylegitymować, ale w rażących sytuacjach również wystawić grzywne w postaci mandatu. Te mandaty mogą być nawet do 500 zł, a w przypadkach rażącego naruszenia przepisów, to na przykład wjazd na teren rezerwatu, mogą sięgnąć nawet 1000 zł. Oczywiście to są skrajne przypadki, gdy funkcjonariusz leśny wystawi nam taki wysoki mandat. Zazwyczaj takie spotkanie kończy się pouczeniem, poinformowaniem nas, że tutaj akurat nie można wjechać. Na swojej stronie internetowej Lasy Państwowe radzą, aby poruszać się drogami tylko wyraźnie oznakowanymi, a każde inne drogi w lesie traktować jako drogi leśne wyłączone z ruchu prywatnymi samochodami. Jeżeli już parkujemy pojazd, najważniejsza kwestia, musimy właściwie to oczywiście i bezpiecznie wykonać. Unikamy
szanowni państwo, parkowania w wysokiej, suchej trawie. Dlaczego? Nasz układ wydechowy przede wszystkim bardzo mocno się nagrzewa, szczególnie katalizator, i parkując w takim miejscu, gdzie trawa dotyka właśnie takich elementów mocno nagrzanych, może dojść do zapłonu. Jeżeli nie od razu, to po pewnym momencie. Szczególnie katalizator bardzo długo stygnie, dlatego możemy już się oddalić od naszego samochodu i w tym momencie może dojść właśnie do zapłonu. Szanowni państwo, aby uniknąć takich niespodziewanych, przykrych zdarzeń, należy zawsze korzystać z parkingów wyznaczonych, wydzielonych. Zazwyczaj te parkingi są oznakowane, są widoczne z dróg głównych. Jeżeli parkujemy na drodze już wewnętrznej, leśnej czy też publicznej, zawsze staramy się parkować, aby nasz pojazd nie przeszkadzał innym uczestnikom ruchu, czy też nie tarasował przejazdu służbom. Bo tak jak mówiłem, za nieuprawniony wjazd na drogi leśne może nas spotkać przykra sytuacja w postaci mandatu wystawionego przez służby leśne. Wjechaliśmy już do lasu, zaparkowaliśmy, byliśmy na spacerze, na grzybobraniu, czas powrotu. Szanowni państwo, las to również strefa ciszy, dlatego nie nawołujemy się trąbiąc, nie włączamy głośno muzyki. Za takie rzeczy również możemy zostać ukarani. Dlatego las jest oczywiście dla nas, ale musimy też szanować przepisy, które regulują wjazd, pobyt w tym lesie. Szanowni państwo, aby uniknąć tego trąbienia, nawoływania się na koniec spaceru czy też grzybobrania, warto skorzystać z dobrodziejstw dzisiejszej techniki. Prawie każdy ma smartfona w kieszeni. Zainstalować sobie jakąś mapę GPS-a, ma każdy telefon praktycznie, ustawić sobie pozycję samochodu i potem bezpiecznie, bez takich właśnie głośnych nawoływań, wrócić do naszego pojazdu. A na koniec kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam do obejrzenia. W dzisiejszym odcinku, szanowni państwo, to już wszystko. Mam nadzieję, że czas spędzony w lesie spożytkują państwo na aktywny wypoczynek, czy też grzybobranie. To również jest jakaś forma rekreacji. Także zapraszam państwa do kolejnego odcinka, do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia.